otwieramy Vegasa. Ja kładę Sony Vegas Pro 11. I tak. Po pierwsze musimy przeciągać i zaimportować. Przenosimy do zakładki Project Media. Już mamy przeniesione. I teraz jeszcze. Z którą ja miałem problem, że jak wyrenderowałem film, w pewnych momentach po prostu były czarne ekrany, tylko był dźwięk i mikrofon, słuchaj. Dźwięk z gry i